Cześć. Piąta część tej krótkiej, ale jednak sagi omawiającej utwory piosenkarki Sanach z albumu Poezje. Polecam wam posłuchać wszystkiego. To już nie chodzi o to, jak ona śpiewa i jak to jest zagrane, ale no ta poezja, a zwłaszcza utwór, o którym teraz będę mówił. Ja może tego nie widać, ale jestem turboromantykiem. Rajcują mnie kwiatki na łące, drzewa szumiące w lesie, trawa, mrówka i tak dalej, i tak dalej. A Asnyk to jest dla mnie kwintesencja takiego sposobu pisania, który ja uwielbiam. Czyli utwór do słów Adama Asnyka, da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej. Muszę to wymawiać pomału, bo można się łatwo pomylić. Zanim zacznę jeszcze, proszę bardzo o komentarze, suby, lajki, udostępnianie. Może polubisz mój profil na Insta, albo mój profil na Facebooku. Nie ma to znaczenia. Proszę w każdym razie o jakąś interakcję. Przystępujemy do omówienia tego utworu. Jak go pierwszy raz posłuchałem, to mi się wydało, że słucham Wilczej Zamieci. Przez to, że tam jest ta zagrywka właśnie taka. I tak dalej. Albo to może być River Flows in You chyba, tak? Był taki przebój kiedyś. Bardzo podobna zasada. Nie będę tutaj śpiewał, za co na pewno mi podziękujecie w komentarzach, ale warstwa bazowa to są proste akordy w tonacji A-dur. Jakież to są akordy? A-dur, E-dur, D-dur i Fis-mol. Dzięki tym akordom możemy zagrać trylion piosenek. Pierwsza, co mi przychodzi do głowy, to Vehikuł Czasu. Ale też Country Roads, Someone Like You, Adele, Numb, Linkin Parku. Mnóstwo piosenek. Czyli teraz tak, mam nadzieję, że wiesz, jak wygląda rytm na 4. Jeżeli nie, to tu wrzucam linka do mojego filmu na kanale, o którym opowiadam o rytmie na 4. I gramy tak, 2 razy Fis-mol, 2 razy D-dur, 2 razy A-dur i 2 razy E-dur. Cała piosenka. Cała, to znaczy prawie cała. Jeżeli się uważnie wsłuchasz, a ja to zrobiłem, to żebyś nie popełnił, a nie popełnił tego błędu, co ja, na końcu pierwszego refrenu jest raz jeden E-dur dodany, który możemy zagrać albo rytmem, albo po prostu wypuścić i doliczyć sobie, czyli raz, dwa, trzy, cztery i znowu. I czyli cała piosenka to są te 4 akordy zagrane podwójnie. Fis-mol 2 razy, D-dur 2 razy, A-dur 2 razy i E-dur 2 razy. No i oczywiście na końcu, tam zresztą w PDF-ie znajdziesz Fis-mol z 3 kropkiem. Co to oznacza? Że to jest koniec utworu i uderzamy to na raz. Jeżeli utwór jest bardzo taki, wiecie, bo bardzo często możemy zrobić, ale to jakbyśmy grali Gypsy Kinga. Tyle jeżeli chodzi o trudne akordy, chociaż te naprawdę nie są trudne, a teraz omówię te akordy z użyciem, jakie to są akordy z użyciem kapodastra. Zakładamy kapodaster na 2 próg i wówczas z Fis-mola nam się robi E-mol, z D-dura nam się robi C-dur, z A-dura nam się robi G-dur i z E-dura nam się robi D. Czyli C, G i D. Ojej, ale nie stroi. Ale jak to mówią moi koledzy po fachu, nie strój zdobi muzyka. Tyle. Zapraszam do obejrzenia, jeżeli lubisz Sanach, zapraszam do obejrzenia
poprzednich, jak i następnych części. Omówię wszystkie utwory z tej płyty. Zresztą i ten utwór omówię ponownie, bo on jest w dwóch wersjach. Jako piąty i jako ostatni na tej płycie. Ale może Cię interesuje gitara w ogóle. Obejrzyj sobie jakikolwiek z filmów na moim kanale. Będę wdzięczny za każdy rodzaj interakcji. Yo!